Piotrze Łukaszu, drogi Johnie, witamy w Polsce i nad polskim morzem. Johnie, powiedz mi, która to twoja wizyta w Polsce? To która? To kurczę, nie wiem, już 100 razy tutaj byłem. 100 razy? Chyba tak. A teraz jest 101. Tak. Nasze źródła donoszą, że twoja małżonka jest Polką, czyli polskie dziewczyny górą. Tak, tak, oczywiście. Importowałem. I tak, i importy są lepsze niż taki domowy, jak to nazywa? Jak ci się podoba spotkanie polskiej blogosfery w Gdańsku, mieście wolności, bo pewnie słyszałeś historię Gdańska, Solidarności i to w tak spektakularnym miejscu, gdzie były w tym roku Mistrzostwa Europy przeprowadzane właśnie na stadionie PGA Arena. No fajnie, to zazwyczaj nie idą taki prezentacje, takie blogowanie i tak dalej, bo już to kilka lat już bloguję, więc nie potrzebujemy tyle workshopy i tak dalej, ale to bardzo ciekawe tutaj jest. W Polsce to jest dopiero trzecia edycja takiej konferencji blogowej. Są organizowane konferencje blogerów, którzy zajmują się reklamą, technologią, czyli takie stricte sprofilowane, tematyczne. A tutaj mamy już jakby ten cały świat polskiej blogosfery. Tak więc my dopiero zaczynamy. Może tego przesytu jeszcze u nas nie ma. Pisałeś felietony do New York Times, Science Sense, US Weekend, Popular Machines, Popular Science, Money. A obecnie gdzie można znaleźć twoje artykuły, oprócz oczywiście tych Cruncha? Oprócz tych Cruncha? New York Times zazwyczaj mam, jestem tam co miesiąc, też piszę czasami dla Boing Boing, taki strona o kulturze w Stanach, boingboing.net. A czy zamierzasz prowadzić może w przyszłości bloga po polsku dla Polaków? Możemy, ale to będzie bardzo kiepski, bo mój polski jest straszny. I tyle. Naprawdę aż tak straszny? Tak. Chyba nie. Piotr, prowadzisz bloga Bluźniercze Plotki i nie jest to blog o nowych technologiach, ani o zarabianiu na blogu. Zawsze podkreślasz swoją autonomiczność. Opisujesz dokładnie swoje emocje, które sprowokowały cię do napisania na dany temat. Wyrażasz tą opinię w dosyć bardzo czasami sposób emocjonalny. Powiedz mi, czy Piotr Gąszcz zawsze będzie się trzymał tej linii? No, myślę, że tak. Znaczy, prawda jest taka, że wchodzą mi po głowie jakieś różne projekty dotyczące funkcjonowania w sieci. Czy tutaj Bluźniercze Plotki pewnie będą wyglądały tak jak wyglądają, bo to nieźle funkcjonuje. Natomiast chodzi mi po głowie jeszcze kilka takich projektów, które może będą trochę inne. Będę może pisał o innych rzeczach, czym innym się zajmował. Kiedyś było właściwie na początku. Pierwszy mój blog był o gotowaniu. Zobaczę, może choćby do tego będę wracał. Już po raz drugi jesteś uczestnikiem konferencji Blog Forum Gdańsk. Czy uważasz, że takie spotkania są blogerom polskiej blogosfery potrzebne? Na pewno tak. Znaczy, to jest trochę tak, że to jest takie trochę targowisko próżności. Czasami no to jest trochę tak, że no niektóre osoby chcą się ogrzać w blasku chwały innych. Natomiast no dobrze, że no są takie instytucje, media, które chcą takie rzeczy propagować, bo no to na pewno jest tak, że jakby ten sposób. Jaś mówi, że to jest uprawianie dziennikarstwa i właściwie on mówi o tym, że w Stanach to jest znak równości pomiędzy blogerami a dziennikarzami. Myślę, że u nas ta droga jest daleka, bo tych blogów jest no, dosyć dużo i myślę, że są różne, ale choćby z tego, o czym dzisiaj było już na kilku wykładach, że no nieuniknione jest to, że będzie jakaś taka weryfikacja, że pewnie w pewnym momencie z tej olbrzymiej ilości blogów przejdziemy w jakość, że tak naprawdę będą czytane te blogi, które są starannie edytowane, starannie pisane, często pisane. To jest jakby tutaj to, o czym ja z Johnem rozmawiam, że u nich
ilość artykułów, na ilość postów na blogu musi być duża, żeby on tak naprawdę mógł normalnie funkcjonować. Wiemy, że wizyta Johna Wicksa w Polsce to w szczególności twoja zasługa. Czy zdradzisz nam rąbkę tajemnicy i powiesz, jak to zrobiłeś? Co was łączy? Czy Jaś jest mężem siostry mojej żony, czyli jesteśmy szwagrami. No oprócz rodziny łączy nas blogowanie. No i między innymi, no nawet w tej chwili jest tak, że właśnie najmłodsza, znaczy młoda córka jedyna, Jasia, jest w tej chwili pod opieką mojej córki. No i dzięki temu my tutaj możemy być. Czyli pokazałeś już Jasiowi, Johnowi trochę Gdańska od kuchni. No trochę tak. Jeździliśmy wczoraj po Sopocie, dzisiaj jeszcze trochę w Gdańsku będziemy, tak żeby jednak jakiś obraz tego wszystkiego, co tutaj jest, i jak, no żeby zobaczył, jak miasto wygląda. Bo tak naprawdę no, jest to jedno z najfajniejszych miast i wczoraj jak chodziliśmy wieczorem, tak sobie właśnie myślałem, że no, szkoda, że taki jakby biznesu, który z żoną prowadzimy, nie da się tutaj przenieść, bo chętnie z Warszawy przeprowadzilibyśmy się do Trójmiasta. Łukasz, powiedz mi, czy lubisz przyjeżdżać do Gdańska? Tak, bardzo lubię przyjeżdżać do Gdańska i robię to dosyć często i mam zamiar robić to jeszcze częściej. No tak jak Piotr wspomniał, jest to fajne miejsce do mieszkania, tak? Po tych swoich kilku podróżach mogę stwierdzić, że naprawdę miasto służy mieszkańcom. Sam bym się tu chętnie przeniósł, nie wykluczam tego w przyszłości, mówię, czuję się tu bardzo dobrze, nie spotkało mnie nic złego na ulicy, czuję się bezpiecznie, jest co zwiedzać, zawsze są nowe rzeczy do zwiedzania. Mi się to podoba, czuć chill out na ulicy, także naprawdę jest fajnie. Czy masz jakieś ulubione miejsce w Gdańsku, czy coś cię zafascynowało w Trójmieście? Oprócz morza oczywiście. No właśnie, morze. Tak, lubię przebywać na plaży. Ogólnie lubię przebywać w naturze, mimo że rzeczy, które poruszam na blogu, są to rzeczy ściśle związane z miastem, ze społeczeństwem. Natomiast lubię podróże, lubię dalekie wycieczki, lubię przebywać sam na łonie natury. Po części tam powstają moje posty, powstają w miejscowości wypoczynkowej, no zareklamuję, ale Kazimierz Dolny, lubię tam przebywać, tam czuję spokój, jestem w stanie skupić swoje myśli. I dlatego po części Gdańsk, no bo powiedzmy sobie szczerze, to jest to duże miasto, ja nie czuję tego miasta na ulicy, po prostu nie ma tak jak Warszawy, nie ma splendoru, nie ma dużego ruchu samochodów, mogę sobie przejść spokojnie ulicą, mogę przejść i za, nie wiem, 10-15 minut jestem nad morzem, tak, mogę sobie odpocząć. No i to jest właśnie duża zaleta tego miasta. Mieszkasz w Puławach, stamtąd pochodzisz i na co dzień działasz i aktywizujesz społeczność Puław. To nie jest łatwe zadanie. To jest bardzo trudne zadanie w miejscowości, w mieście, jakim są Puławy, ponieważ no, mamy problem z emigracją. Młodzi wyjeżdżają na studia. Dzieje się to we wszystkich mniejszych miejscowościach. Oni uciekają do większych miast, gdzie niekoniecznie to rozumieją, że mogą się tam nie zrealizować. Jednak duże miasto wchłania, pochłania, daje szansę, ale też zabiera te szanse. Tak? W mniejszym mieście jest łatwiej się wybić. Pod tym kątem, jeśli jesteś zdolnym człowiekiem, masz możliwości, masz jakiś zapał, łatwiej cię zauważyć w mniejszym mieście i łatwiej cię zauważyć przez mieszkańców dużego miasta, dlatego że to jest właśnie taka zależność. Mieszkańcy z małego miasta, będący jakąś tam wysepką w tej społeczności, są bardziej promowani. Bardziej promowani przez społeczność lokalną, bardziej promowani przez choćby przez swoich znajomych, tak? Większe miasto, większe trudności, większa konkurencja. No tak to wygląda. Dlatego ja jestem tu. W tym momencie. No, zostałem u siebie w mieście, miałem szansę po prostu rozwoju, nie musiałem walczyć z konkurencją, mogłem się skupić na tym, co na czym mi zależy. A jak się zaprasza takiego blogera jak Piotr Gąszcz, który zbiera ekipę i urządza tej ekipie razem z tobą 120-kilometrowy rajd rowerowy do Kazimierza? Znaczy, no to jest oczywiście tak, że te kontakty tutaj nawiązywane dzięki blogom no często się materializują w realu i no między innymi właśnie ta moja impreza rowerowa, gdzie przyjechaliśmy do Łukasza, no było prawie 130 kilometrów, to przy tej odległości na pewno sporo. No i właśnie fajnie jest, że
udało się to zrobić tak, że co prawda uczestnicy byli trochę zmęczeni, bo droga była dosyć ciężka, bo chociaż to Mazowsze, to jednak sporo górek i podjazdów, to jednak no, była ta chwila, gdzie Łukasz mógł nam pokazać Puławy, które ja przyznam szczerze, że właściwie pierwszy raz miałem okazję zobaczyć te miejsca, które Łukasz pokazywał, chociaż dziesiątki razy przejeżdżam przez Puławy do Kazimierza. No i to jest właśnie jakby no taka nasza, znaczy jakaś taka korzyść dodana z blogów, że właśnie dzięki temu, że no poznaliśmy się dzięki Blog Forum, dzięki Wirtualnej Polsce, razem piszemy, ale też jest możliwość realizacji jakichś zupełnie innych projektów i no myślę, że to jest no właśnie super w tym, co wy znaczy pomagacie nam robić, a my robimy. Zapraszamy następnym razem na taki rajd Johna, żeby pojechał z chłopakami rowerem 130 km. Zapraszamy ich do nas. A u was zrobić rajd. Tak. Albo może statkiem jakieś, nie wiem, coś zrobić, żeby jeździć od Polski do Portugalii, a potem przez jakiś, nie wiem, Titanic do Nowy Jork. To może być dosyć fajne dla nich. Łukasz, jeszcze jedno pytanie do ciebie. Twój blog to również nie jest o technologiach. Poruszasz czasami bardzo kontrowersyjne, mocne tematy. Można powiedzieć, że przez to stajesz się bardzo opiniotwórczym blogerem, a to jest duża odpowiedzialność, prawda? Jest to duża odpowiedzialność, ale jest to też rezygnacja z pewnych rzeczy. Ja prowadzę swojego bloga pod własnym imieniem i nazwiskiem. Jakby nie jestem anonimowy, tak? To się też wiąże z hejtowaniem. Wiąże się z jakimś tam zagrożeniem, które może z tego wynikać ze strony czytelników, którym nie przypadło to do gustu. No ale to jest ryzyko no, tej gry i tej zabawy. Jednak staram się wyrażać swoją opinię. Ta opinia jest w części spójna z opinią czytelnikami, mniej lub bardziej. Jeśli tworzę jakąś społeczność wokół siebie, ta społeczność jakby broni mnie, broni również w komentarzach. I to da się zauważyć. Także nie boję się poruszać w tym momencie, już po tych 2 latach, nie boję się poruszać kontrowersyjnych tematów, bo wiem, że w tym kraju są ludzie, którzy myślą podobnie jak ja. John, i ostatnie pytanie do ciebie. Powiedz, jakie jest twoje ulubione polskie danie? Masz takie? Chyba piwo. Piwo, a do piwa? Do piwa, smalec jest dobry. Smalec bardzo dobry jest. A co jeszcze? Wczoraj sardynki, szprotki. Tak, szprotki były dobre tutaj.